Więc, drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film, który ukaże się wkrótce i to będzie prank, czyli zrobimy sobie zgryw z Grzesiem, tak żeby ostudzić jego zapał do grzybów i jego wielkie mniemanie, że jest bardzo dobrym grzybiarzem. Więc zrobimy mu małego pranka, a jak, zobaczycie sami. Więc, drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 17.43, 15 sierpień, święto, czwartek. I w ten czwartkowy dzionek 2024 nakręcę jakiś film z tego lasu. Zrobimy Grzesiowi pranka, nie inaczej. Więc ścieżką rowerową przyjechałem na hulajnodze, tak aby, tak mówię, Grzesiowi zrobić pranka. Hulajnogę przywiązałem do znaku drogowego i pochodzę po lesie, spróbuję coś trafić i co uda się trafić, zobaczycie to w kolejnym moim filmie wkrótce. I zaczynamy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. A idąc drogą, zobaczcie i widzicie sami, co to jest. Chyba widać, co i jak, że to prawy grzybek z tego miejsca. Tutaj, drodzy Państwo, zaś jest cegla stopory, borowik. Tu jest kolejny mały. Tu kolejny, jak widzicie. Oraz tam malutki. Cegla stopory. Oraz tutaj są takie dwa fajne. Ale tym razem to chyba są też cegla stopory, borowiki. Zobaczymy obok. Tu, tam, 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 tam. O, i jeszcze tu. Trzech borowików cegla stoporych. Tu kolejny. Tu kolejny. Dokładnie, piękne. Jest ich trochę, jak widzicie sami. Młode, piękne, wilcze grzyby. I tu jest kolejny śliczny oraz tutaj są też piękne, młode wilcze grzyby. Zaś tu, drodzy Państwo, zaś tu, drodzy Państwo, mamy piękne dwa prawuski. Oj, 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 oj. Ajajajajaj. Jakie piękne te dwa grzyby. Cudeńka, drodzy Państwo, cudeńka ze świętokrzyskiego lasu. A tutaj co mamy? Wilczego grzyba, ale piękny ten borowik, cegla stopory, śliczny grzybek. I znów piękny borowik, śliczny, śliczny prawy grzybek. Oj, 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 oj. Jaki piękny ten borowik w tym lesie. Cudeńko. A tu taki malutki pertek. W sam raz. Wiecie do czego? Do marynaty, drodzy widzowie. Do marynaty. I tu dwa ceglastopore wilcze grzyby. Dokładnie. Więc piękny, znów
Piękny grzybek. Śliczny borowik ceglastopory. I śliczne znów dwa prawuski. Więc, drodzy Państwo, jest ceglaczek. Znów śliczny grzybek. No ale zostawimy. Zostawimy te piękne borowiki ceglastopory zwane wilczymi grzybami. A tutaj, drodzy Państwo, ojojojojoj. Ajajajajaj. Ajajajajajajaj. Jest jeden piękny. Śliczny borowik. Szlachetny prawusek. Oraz drugi szlachetny gościu. Rosnący. Zakorzeniony głęboko. Więc z drugiej mańki go trzeba wziąć. Z drugiej mańki. I mamy dwa piękne borowiki szlachetne. Oraz niedaleko tych pięknych dwóch prawych szlachetnych borowików są kolejne dwa szlacheckie grzyby. Chodź tu do Pyzusia. Chodź, szlachcicu. Jest jeden szlachcic. Tego zostawimy szlachcica. Drugi. Z rodu szlacheckiego. To mamy dwa. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Siedem. I tu jest jeszcze ten malutki za mały. I tamten też za mały. Czyli zgarniemy to wszystko do kupy. I mamy w sumie... Tak to wygląda. W sumie... Tak to wygląda. Szlachetne borowiki. Dokładnie. Prawdziwe grzyby. I tu są dwa kolejne borowiki. Jest jeden szlachcic oraz drugi. Dwóch szlachciców z tego lasu. Zapamiętajcie tego grzybka, a ten grzybek pójdzie jutro do pranka Grzesia. Zrobimy po prostu na szaro. Jest czwartek, 15 sierpień 2024. Więc to wszystko z mojej strony, drodzy Państwo. Udało się trafić to, co widzieliście. Część grzybów rozdałem w lesie. Resztę mam w torebce. Jednego do pranka, a resztę ususzę. Na razie. Cześć. Więc, drodzy Państwo, widzicie czwartek, 15 święto, no i szybki wypad w lesie i mamy grzyby, ale to będzie osobny film, więc dziękuję wszystkim jeszcze raz za to, że jesteście ze mną na dobre i złe i do następnego. Tamte grzybki obiorę, a ten będzie do pranka, nie będzie jednak do pranka, bo kapelusz odpadł. Do pranka będzie ten wyjedzony. Zapamiętajcie tego grzyba. Jutro będzie na moim filmie ten. Ok. I szlachetne borowiki z pyzowego lasu. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I myślę, że żart się uda. Cześć. Coś chciałeś powiedzieć? A kto będzie lepszy, to się okaże. No zobaczymy. Nic dodać, nic ująć. Więc ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Dobrze. Jest! Jest, Grzesiu, ja już mam. Gratuluję. Gratuluję. Thank you.
drodzy widzowie, pietruszka, trochę szczypiorku i jęcznica na borowikach. Miam, miam, pychota, smacznego i widzimy się na kolejnym filmie z lasu z nagrody. Do następnego, drodzy widzowie. Do następnego.